Witajcie bardzo serdecznie wszyscy tutaj, jak zwykle Z. Oczywiście zanim przejdziemy jeszcze tutaj do meczu, zdaję sobie sprawę, że cały czas mówię witajcie wszyscy bardzo serdecznie. Postaram się to zmienić w jakiś sposób, może będzie tutaj jakoś to tak lepiej brzmiało. W każdym razie, nie wiem czy zdajecie sobie sprawę z tego, że kilka dni temu nasza reprezentacja Polski brała udział w kolejnym meczu ENWL, tym razem przeciwko Czechom. Mamy tutaj oczywiście naszego gracza, którym jest Funky, grając jako zielony Funky, zielony teran. Jego przeciwnikiem jest ktoś, przez którego wybrałem ten replay, Esuba Lopata, czyli Łopata. Będziemy tutaj oczywiście Łopacie także kibicować. Gracz czeski gra jako pomarańczowy Protoss. No i mapa Metalopolis jest to pierwsza mapa tego Best of Three. Jeszcze takie może szybkie ogłoszenia parafialne. Zmieniłem sterowniki do dźwięku, jeśli coś brzmi nie tak. To oczywiście możecie mnie zastrzelić, albo napisać mi bardzo miłego PM-a o tym, że coś jest nie tak. W każdym razie rozpoczynamy oczywiście już grę Best of Three, Polska-Czechy. No i już mamy tutaj skautującą probówkę Łopaty. Łopata oczywiście będzie starał się tutaj w jakiś sposób swojego przeciwnika zakopać, no ale nie możemy zapominać o tym, że kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. No i Łopata będzie tu musiał się trzymać na baczności. W każdym razie... Funky buduje już swoje pierwsze baraki. Jak na razie, jeśli zauważycie, nie mamy tutaj jeszcze gatewaya, za to buduje się już pierwszy asymilator. Bardzo interesujące otwarcie, zastanawia mnie, no co tutaj Łopata, na co Łopata będzie się decydował, ponieważ już rozpoczyna zbieranie swoich minerałów. No i dopiero teraz ten gateway, 15 gateway, bardzo, bardzo późny, jeśli chodzi właśnie o Protossa, ten gate. Zdaję sobie sprawę, że na tej mapie Łopata może się decydować na coś takiego ze względu na to, że no jest tutaj dosyć duży dystans pomiędzy oboma graczami, a że zeskautował już tą lokalizację, no to wie, że tutaj taki bardzo, bardzo szybki atak nie będzie miał miejsca. Czy Łopata schowa probówkę? Dokładnie tak chyba będzie chował. Nie, tylko sprawdził, czy tutaj nie posiada jakiegoś, budynku tutaj za tym dymkiem. Funky, nie wygląda na to, żeby cokolwiek było tam wybudowane. No i ta probówka spokojnie się tutaj uratuje. Mariany niestety są bardzo powolne. No wiadomo, w takich kombinezonach no nie każdemu chce się biegać. W każdym razie Cybernetic Core jest już produkowany, no i mamy naprawdę dosyć dużą ilość gazu, jeśli zauważycie. Cybernetic Core jest dopiero budowany, już mamy tutaj prawie 150 gazu, więc naprawdę interesujące otwarcie. Zobaczymy, co Łopata właśnie z tym gazem robi. Zeskautuje? Nie zeskautuje tutaj Funkiego. Chyba zauważył jednak ten Techlab, więc może się spodziewać Free Raxa, może się spodziewać potrójnego Raxa, no i oczywiście bardzo szybkiego Techlaba, jeśli zauważył ten Techlab. Dokładnie tak, widział tutaj, że ten Techlab się buduje i od razu wymyślany z Concussive Shells, bardzo szybki upgrade, wymyśla się jedynie 60 sekund czasu gry, więc bardzo, bardzo szybko tutaj ten upgrade zostanie wyprodukowany. Mamy świetnie tutaj zakamuflowanego, skitranego SCV-a, no i jednak jest bardzo szybki Robotics Facility, naprawdę ultra szybki robo. Czy będzie tutaj coś jeszcze budowane? Ten SCV zaraz dostanie tutaj strzała na twarz, ale nie, chwila, moment, ponieważ bardzo szybko się wycofuje. Naprawdę bardzo ładnie tutaj ucieka przed tym zelotem, zresztą jak widzimy, no złapie go tutaj ten Sentry. Czy jest tutaj coś jeszcze budowane? Nie, spokojnie, tylko pojedynczy pylon został wybudowany. Jak tu wygląda? Uuu, Funky tymczasem, One Rax Expand, i bardzo podoba mi się to, że buduje wymyśla w tym momencie Concussive Shells. Maruderys, my chyba miała miejsce jakaś pauza. W momencie, w którym ekspuje, marudery z Concussive Shells będą bardzo fajnie bronić go przed chociażby jakimś szybkim atakiem zelotów ze względu na ten stutter step. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, jest to odbieganie od przeciwnika i atakowanie go raz za razem. No i teranie to jest to, mariny i marudery to jest to, czego właśnie używają teranie do tego stutter stepa, uciekając przed jednostkami. Chociażby właśnie tą dużą ilością zelotów, które bez speeda no nie za dobrze sobie radzą. Ogromnie szybki Immortal. Mamy tutaj 6 minutę gry i pierwszy Immortal zaraz wyskoczy z Robotics Facility. Funky tymczasem decyduje się na atak, to jest bardzo interesujące. Jedynie 2 Mariny oraz 2 Marudery, może nie na atak, a raczej może ze skautowanie tego Naturala, bo spójrzcie, odsuwa się troszeczkę. Ale chwila, moment, bo zostanie złapany tutaj przez te 2 zeloty Sentry oraz Immortala. Będzie musiał tutaj oczywiście się wycofać. Jeden Maruder oraz jeden Marine zostały zniszczone bardzo szybko. Zakręcił się troszeczkę tym Immortalem tutaj Łopata. Funky tymczasem posiada już swoją ekspansję. Czy dwa kolejne Techlaby? Nie, jest to jeden z tych reaktorów, więc taki standardowy Treerax, także tutaj wymyślany jest Steampack. Bardzo, bardzo, bardzo wszystko fajnie tutaj idzie do przodu. Wygląda na to, że nie, jednak nie będzie miał miejsca atak, będzie miało miejsce skautowanie tutaj.
No i za chwilę oczywiście Łopata będzie wiedział, że jego przeciwnik już zaekspował. Co zresztą robi także Łopata. Tutaj widzimy już Nexus jest budowany. No i pierwszy Immortal, bardzo interesująco. Drugi Immortal zaraz do niego dołączy. No i mamy już potrójny gate. Freegate Robo, bardzo standardowe otwarcie, jeśli chodzi o Protossa. Także tutaj bez rewelacji w bazie Funkiego jak na razie bardzo duża ilość baraków. Także są wymyślane Combat Shield zaraz obok tego Steampacka, co nam sugeruje, że jednak tutaj Mariny i Marudery będą głównym daniem, które Funky będzie serwował swojemu przeciwnikowi. No zobaczymy, czy go udławi tym, czy może raczej tutaj Łopata będzie prosił o więcej, może o jakąś dokładkę. I kolejne Immortale, cały czas pompowane są Immortale, co jest bardzo interesujące ze względu na to, że Immortale przeciwko Maruderom są bardzo fajnymi jednostkami, przeciwko Marinom już o wiele mniej. I tutaj dużo będzie zależało właśnie od kompozycji armii, którą pokaże nam Funky. Wygląda na to, że większość z nich będą stanowiły właśnie Marudery. Do tego jeszcze zastanawiam się, czy będzie tutaj switchował Łopata w Kolosusy, mógłby postawić Robotics Bay'a tutaj gdzieś już, jeśli będzie się na to zdecydował. No i oczywiście Łopata wie dokładnie, jaką ilość jednostek posiada jego przeciwnik. Teraz nie decyduje się jednak na atak. Tutaj bardzo mały, w zasadzie pierwszy Stalker dopiero teraz został wyprodukowany. No i wygląda na to, że jednak chyba Funky będzie starał się wywierać presję w tym momencie na swojego przeciwnika. Patrząc na ilość jednostek, to jest 68 kontra 69. Obaj gracze idą tutaj w łeb. Dużo będzie zależało od force fieldów, dużo będzie zależało tutaj, czy wymuszony zostanie Steampack. No i oczywiście od wypozycjonowania całej tej armii, a wypozycjonowanie jest bardzo fajne. Oczywiście skautujący skan, chyba Funkiemu podoba się to, co widzi. Został tutaj użyty Steam, ale świetne force fieldy, no może troszeczkę mniej świetne, ze względu na to, że Funky jest w stanie się wycofać ogromną ilością jednostek. Jeszcze, ale spójrzcie, jak dużo tego pozostało tutaj Łopaty. Jeszcze starał się swojego przeciwnika jakoś tutaj denerwować. Według mnie duży błąd, ponieważ Funky po prostu traci bardzo dużo i powinien się bez problemu w tym momencie wycofać. Łopata, czy przejdzie do ofensywy? Zaraz to zobaczymy. Funky, no według mnie ten atak, no troszeczkę nieudany. Bardzo fajne force fieldy ze strony Łopaty. I tak jak mówiłem, Robotics Bay został właśnie wybudowany. Mamy tutaj już budujący się Starport. Gdzie on się buduje? Dokładnie tutaj. Jest także tutaj produkowany reaktor. Oczywiście tylko po to, żeby zamienić te dwa budynki, po to, żeby wybudować dużą ilość wikingów. Wikingi oraz mediwaki będą bardzo potrzebne w tym momencie Funkiemu, żeby walczyć z kolosami. A zauważywszy dużą liczbę immortali, może nawet zasugerować się Funky, że jego przeciwnik posiada podwójny Robotics Facility, co oczywiście jak na razie nie jest prawdą. Charge-loty razem z kolosami będą bardzo dobrym dodatkiem właśnie do tej armii. No i mamy już wymyślający się Extended Thermal Lens, kolejny bardzo ważny upgrade. Naprawdę bardzo dobrze tutaj obaj gracze starają się wymyślać upgrade'y, starają się tutaj w jakiś sposób walczyć z jednostkami swojego przeciwnika, produkując jakieś inny miks jednostek. Oczywiście Łopata, jeszcze te trzy Immortale, bardzo fajnie, że te trzy Immortale przeżyły, każdy z nich ma tutaj po kilku zabitych, no i dalej będą tutaj pomagać właśnie chociażby Kolosusom. Kolejny Techlap, jednak będzie dosyć duża ilość Maruderów, no i czy mamy już budujące się Wikingi? Wygląda na to, że jeden Mediwak i jeden Wiking, wybudowanie jednego Mediwaka dosyć szybko powoduje, że będzie on w stanie uleczyć te kilka jednostek, no i troszeczkę mu się ta energia podbuduje. Mamy tutaj Pylon, czy będzie decydował się na ekspansję? Łopata może zaraz mieć to miejsce, podczas gdy Funky już swoją ekspansję buduje. No i tak jak mówiłem, będą to charge loty, bardzo ważny upgrade dla Protossa w fazie gry, w której decyduje się na wybudowanie Kolosusów, ze względu na to, że Kolosy zżerają ogromną ilość gazu. Jeśli zauważycie, 100 gazu jedynie posiada tutaj Łopata, no i w tym momencie będzie w stanie dosyć dużą ilość zelotów budować. No a zeloty z chargem są fantastyczne na Mariny i Marudery. W dużej ilości oczywiście, no i właśnie z tymi Kolosusami. Mamy już tutaj Mediwaka, mamy już tutaj pierwszego Wikinga. No i zdaję sobie chyba sprawę z tego, że te pylony są raczej spotującymi pylonami, czy raczej sprawdzającymi, czy nie będą tutaj żadne dropy przelatywały. Mamy tutaj już kończące się plus jeden. Bardzo dobrze idą tutaj w upgrade'y obaj gracze. Naprawdę bardzo fajnie. Tymczasem drop w głównej bazie, ale jest tutaj już Kolosus oraz duża ilość jednostek. No i ten drop zadał jakieś obrażenia, jeśli zauważyliście tutaj troszeczkę tych probówek.
troszeczkę tych probówek uciekło. Jeśli spojrzymy na liczbę tych probówek, jest 51, Mokika zostało zabity, kontra 56, obaj gracze łeb w łeb, jeśli chodzi właśnie o ilość jednostek zbierających, oczywiście Terra Nimba, więc posiada swoje muły. Cóż to dalej jest budowane? Kolejne baraki jednak, kolejne baraki i kolejne wikingi, jest już tutaj ekspansja, ta ekspansja zostaje transferowana. No i zdaję sobie sprawę, że może się zdecydować tutaj na Orbital Command, zaraz zresztą zobaczymy, co zostanie tutaj wybudowane. Czy będzie tutaj także ekspował łopata, będzie tutaj za chwilę wykopywał fundamenty pod nowego Nexusa. I nie, jednak jest to Planetary Fortress. Planetary będzie tutaj wybudowane. Mamy tutaj troszeczkę tych wikingów, już dokładnie 5 znajduje się ich już tutaj. 3 mediwaki, także jak widzicie tutaj wszystkie te jednostki zostały pouleczane. No i mediwaki tutaj ciągną z tą energią do góry, co jest właśnie bardzo ważne. To jest ważne, żeby one miały dużą ilość energii, żeby były w stanie leczyć tutaj te jednostki po steampacku. Ten steampack, kiedy jest duża ilość jednostek, no to troszeczkę tego życia zjada i duża ilość mediwaków właśnie spełnią energię, jest bardzo, bardzo, bardzo ważna. Ma tutaj miejsce wyjście z bazy łopata, oczywiście trzy kolosy, trzy immortale. Mamy tu już Extended Thermal Lens, 162 kontra 138, Funky jest naprawdę do przodu. Problem polega na tym oczywiście, że jeszcze nie posiada zbyt dużej ilości wikingów. I tak naprawdę łopata, jego miks jednostek bardzo mi się podoba. Dużo stalkerów, dużo charge lotów, troszeczkę tutaj tylko tych sentry, żeby rzucić te krytyczne force fieldy, a te sentry mają naprawdę ogromne ilości energii, prawie każdy z nich ma chyba po 200 energii. Troszeczkę immortali tutaj, no i oczywiście te kolosy, bardzo, bardzo silne jednostki. Duża ilość pylonów w tym momencie, bardzo fajnie, podoba mi się, że będzie mógł tutaj warpować chociaż jednego lub dwa zeloty, żeby denerwować swojego przeciwnika. Problem polega oczywiście na tym, że Planetary Fortress skutecznie będzie temu przeciwdziałał. Funky, czy będzie decydował się na jakiś rodzaj ataku? Zaraz to zobaczymy, plus 2 jest wymyślane, także plus 2. Jeśli chodzi o Protossa, bardzo ważny upgrade, jeśli chodzi o Kolosusy, ponieważ ich damage idzie tutaj naprawdę w górę, także jeśli chodzi tutaj o Immortale, to jest plus 5 przeciwko Armored na upgrade, czyli plus 15, jeśli one są plus 3, to jest naprawdę, naprawdę ogromna siła ognia. Czyżby miał miejsce atak? Nie, jednak nie, łopata troszeczkę się wycofuje, sprawdza tylko, czy jego przeciwnik nie posiada kontroli nad wieżyczkami. No i cały czas wikingi, cały czas są budowane wikingi, cały czas budowane są kolosusy, no i obaj gracze idą tutaj naprawdę do przodu. Nie wygląda na to, miał miejsce mały drop, ale chwila, moment, są tutaj już także Dark Templary. Co jest bardzo interesujące. O co chodzi tutaj z Dark Templarami? Posiadając jedną, dwie lub trzy jednostki wmiksowane tutaj w swoją siłę, mogą one zostać niezauważone przez przeciwnika i jeśli będziemy tutaj atakować, co może zresztą zaraz mieć miejsce, ponieważ obaj gracze wychodzą tutaj do przodu, jeśli będziemy tutaj atakować, no to te darki niezauważone mogą zadać naprawdę ogromne obrażenia właśnie przeciwnikowi. Jak na razie tego darka, ten Dark Templar jest już tutaj jedynie jeden, ale wymyślił się właśnie plus dwa, Terran nie jest jeszcze do końca wymyślony, no i w tym momencie ma miejsce ogromna agresja. Kolosusy w świetnej pozycji z tyłu, zaraz za stalkerami. Stalkery oczywiście powinny ściągać tutaj te wikingi. Wygląda na to, że nie ma tutaj to miejsca. No i tak jak mówiłem, te Dark Templary znajdują się tutaj. Trzy Dark Templary aż. Świetne force fieldy w tym momencie zostały rzucone. Naprawdę niesamowite. O, i czyżby Funky wygrał tą potyczkę? Tak jest, wszystkie kolosusy zostały tutaj zniszczone. Ale te darki zadały naprawdę ogromne obrażenia. W tym momencie wszystkie wikingi wylądowały, zadały troszeczkę obrażeń i wygląda na to, że będą zmuszone wycofać się. Spójrzcie, 7 zabitych na tym darku, 9 na tym. Bardzo, bardzo, bardzo dobry pomysł właśnie z tymi darkami. No i oczywiście kolosy, świetne, świetne obrażenia. Oczywiście te wikingi poradziły sobie z nimi bardzo dobrze. Wygląda na to, że łopata będzie tutaj puszował swojego przeciwnika, ale jest już tutaj missile turret. I niestety łopata musi się troszeczkę wycofać. Musi się wycofać. Ze względu na to, no, że nie za bardzo samymi darkami jest w stanie tutaj podejść. Ma miejsce tutaj wysłanie kolejnego darka, ale chwila, moment, czy zniszczy on tą wieżyczkę, zanim Planetary Fortress zdoła zniszczyć tego darka? Wygląda na to, ostatnim strzałem ten dark został zniszczony w momencie, w którym wieżyczka także eksplodowała. Więc niestety, zresztą tutaj znajduje się druga wieżyczka, która chyba zasięgiem łapie tą kolejną wieżyczkę. Na co teraz liczy Funky? Funky powinien według mnie zaekspować. Łopata właśnie ekspuje. Funky no posiadał dosyć dużą przewagę. Problem oczywiście polega na tym, że jego miks jednostek jest dosyć monotematyczny. Cały czas Mariny oraz Marudery są to oczywiście bardzo mocne jednostki, ale w tym momencie łopata posiadając A, kolosy, B, High Templary,
według mnie to jest to łopata zdobywa dużą przewagę w tej grze, także plus 3 jest już wymyślane, więc naprawdę, naprawdę tutaj Protoss zaczyna mieć drobniutką przewagę, ale chwila, moment, ponieważ chyba straci w tym momencie tego swojego Nexusa. Czy będzie go anulował? Nie, ten Nexus nie został anulowany, transfer probów także został zakończony i w tym momencie łopata traci 400 minerałów. Czy będzie tutaj decydował się na jakiś kontratak, jakieś złapanie swojego przeciwnika? Tak jest. Czy będzie miał miejsce skan? Nie, ale steampack został rzucony i tak jak mówiłem, te Dark Templary znowu zadają ogromne ilości obrażeń niezauważone. Bardzo, bardzo, bardzo dobry pomysł w tym momencie. Jeszcze został rzucony świetny sztorm na te wszystkie wikingi, które zostają zniszczone bardzo, bardzo szybko. Według mnie duży błąd, żeby tymi wikingami wylądować. I niestety, niestety dla Funkiego łopata zdobywa kolejną przewagę. Pomimo tego, że spójrzcie, 128 kontra 99, łopata broni się fantastycznie przed zalotami Terana w tej grze. Będzie miał miejsce kolejny drop, będziemy mieli tutaj Octodropa z Marinów plus Quad Dropa z Maruderów, więc szczerze mówiąc nie wiem jak jest 12 po łacińsku, tak? To jest chyba po łacińsku. Nie wiem w jaki sposób powiedzieć 12, więc będziemy mieli po prostu 8 plus 4. Łopata tymczasem posuwa się w stronę swojego przeciwnika, plus 3 za chwilę zostanie ukończony. Spójrzcie, jakie obrażenia zadają te Dark Templary. 55 i plus, gdyby będą miały plus 3, to będzie już 60 obrażeń, to są naprawdę kolosalne obrażenia. Plus 3 zostanie za chwilę skończone, ale w tym momencie Funky jest... Uuu, ale został tutaj rzucony Medivac, został rzucony feedback, ten Medivac nie został jednakże zniszczony, nie został zniszczony, więc będzie tutaj jeszcze leczył te jednostki. Czy Funky zniszczy tego Forge'a? Powinien atakować Forge'a, dlatego tego nie robi. Plus 3 zostało w tym momencie zakończone, czy zostaną rzucone sztormy? Jest tutaj Steam, są tutaj kolosy. No i wygląda na to, że ten drop nie był... Uuu, chwila, moment, łopata traci tutaj swoje Templary 3. Te dwa Medivaki zostały zniszczone, te Templary także prawie zostały zabite. No i szczerze powiedziawszy, ten drop, jak dla mnie, nie był w zasadzie w ogóle skuteczny. Nie zniszczył on krytycznej jednostki, jakim był ten Forge. To był bardzo długo wymyślający się upgrade i gdyby Funky zdecydował się na zestimowane zniszczenie tego Forge'a, myślę, że to byłby o wiele lepszy pomysł. Niestety nie zdecydował się. Sam wymyślał oczywiście plus 3, plus 3, więc tutaj jest odrobinkę do przodu. No i mamy tutaj walkę Zelot kontra Maruder, który właśnie efektownie się rozpada. Dzielny Zelocik. Za chwilę oczywiście zginie, ponieważ jego kumple idą pomścić tutaj bojówka Funkiego. Za chwilę tutaj zdecyduje się na zniszczenie. Mamy tutaj także jednego Dark Templara. Plus 3, tak jak mówiłem, 60 obrażeń. O, i chyba atakuje. Czyżby atakował? Nie, nie atakuje Ghostów, a powinien według mnie. Te Ghosty są bardzo ważnymi jednostkami. Jest ich tutaj jak na razie chyba jedynie 2, 3 dokładnie Ghosty. Znajdują się tutaj na polu bitwy. I także wybudowywana jest nuklearka. Jeśli nie zauważyliście, tutaj jest tutaj nuklearka wybudowywana, no i na pewno zostanie ona rzucona w jakiś świetny sposób. Bardzo, bardzo podoba mi się to, co robi łopata. Wkomponowanie tych Dark Templarów jako takich niewidzialnych zabójców dodatkowych, niewidzialnych zelotów, można by nawet powiedzieć, w tą armię, naprawdę, naprawdę mu tutaj pomaga. Łopata oczywiście także tymi High Templarami. Kolosy chyba nie są już produkowane. Nie, przepraszam bardzo, są tutaj. Jeden z tych kolosów właśnie tutaj sobie biegnie. No i także następne upgrade'y. Wymyślanie następnych upgrade'ów ma tutaj miejsce. Funky tymczasem rozkłada się swoim Siege Tankiem. O, jeszcze ma miejsce rzucenie nuka! Czy zdoła tutaj te wszystkie próby? To jest oczywiście ofensywny nuke, który ma na celu zapobiegnięcie przejścia jednostkom mniej więcej w to miejsce, żeby atakowały tego Siege Tanka. No i ten nuke w tym momencie został rzucony. Wszystko tutaj zostanie bardzo ładnie na zielono zrobione. Uuu, ten EMP nie w to miejsce, czy drugi EMP zostanie rzucony? Powinien w tym momencie rzucić drugie EMP, dokładnie! Świetny w tym momencie wszystkie, nie, przepraszam bardzo, nie wszystkie z tych High Templarów zostały tutaj zEMP-owane. No i rzucają troszeczkę tutaj tych, jeden sztorm został rzucony i tak jak mówiłem, świetnie tymi Dark Templarami działa. Spójrzcie, jakie ogromne obrażenia te jednostki zadają. Niesamowite po prostu. Co tutaj się dzieje? Jeszcze stara się bronić, jeszcze stara się tutaj... Czy Funky? O, Funky chyba spokojnie się obroni, jeszcze oczywiście musi rzucić tego skana. Czy ten skan zostanie rzucony? No nie widzę tutaj, żeby cokolwiek... Może jakiś Raven zostanie wybudowany, będzie musiał w tym momencie został rzucony skan, ale nie ma tutaj jednostek, które by mogły cokolwiek robić. No i niestety, ten command center powinien zostać anulowany i powinien mieć miejsce liftoff, ponieważ nie sądzę, żeby tutaj był w stanie obronić się. Chociaż nie, chwila, moment! Funky jeszcze tutaj ostatnim rzutem na taśmę obronił tą
tą ekspansję. Jego przeciwnik tymczasem Golda już posiada także jedną ekspansję więcej. Tutaj już także znajduje się Planetary Fortress. No i cały czas atakuje, cały czas tutaj łopata atakuje, denerwuje swojego przeciwnika. Są tutaj też cztery High Templary. Czy ten Command Center zostanie ukończony? Wygląda na to, że mogą być z tym problemy. Mogą być z tym problemy, dokładnie tak. I w tym momencie Funky anuluje i odlatuje w siną dal, posiadając jedynie cztery bazy w porównaniu do jego przeciwnika, który posiada ich już 6. O, ale chwila, moment, atakuje w tym momencie swojego przeciwnika. Jest tutaj drop, jest tutaj atak. Czy High Templar zdoła tutaj w jakiś sposób rzucić? Oczywiście Dark Templarem stara się wymusić. Czy będzie miał miejsce ten, ten sztorm? Nie, wygląda na to, że nie, ale Target Fire. No i niestety stracił tutaj bezpowrotnie ten gaz, łopata. Ale za to uratował swojego Nexusa, no co też się tutaj liczy. Bardzo dobre dropy w wykonaniu Funkiego. Niestety nie są one tak skuteczne, jakby się mogło wydawać. No i oczywiście mógłby naprawić tutaj tego Command Centra, zanim ulegnie on spłonięciu. Co dokładnie w tym momencie robi. Zajęcie Xelnak ma miejsce, ale chwilę, moment, ponieważ ten Viking zostanie zniszczony bardzo szybko. Świetnie tutaj atakuje. Tak samo jak ustawił czołgi tutaj Funky, to tak samo jego przeciwnik tym kolosusem niszczy tutaj te kolejne SCV-y. Bardzo, bardzo, bardzo dobry pomysł. Command Center znowu chyba nie zostanie zamieniony w ten Orbital Command. Zaraz zresztą zobaczymy. Jest on tutaj atakowany. Także tutaj Funky znajduje się dużą ilością swoich jednostek. Tak jak mówiłem, te Dark Templary. Dopiero teraz Funky jest zmuszony rzucać ogromne ilości skanów. On boi się tego wszystkiego. Tymczasem znowu dropuje swojego przeciwnika. Ma miejsce kolejny drop. Ma miejsce kolejny Steam. Zdołał obronić się tutaj. Chyba będzie pushował z Golda swojego przeciwnika. W tym momencie oczywiście widzieliśmy tutaj muły, widzieliśmy tutaj małe rozdzielenie tych jednostek tylko po to, żeby nie zostały one zbyt dobrze zesztormowane. I jednak ta ekspansja została zniszczona. Czy będzie decydował się na atak Golda? Nie wygląda na to, że nie. Małe zwycięstwo Funkiego w tym momencie, który niszczy kolejne pylony. Bardzo dobry pomysł, żeby te pylony niszczyć. No i zobaczymy, czy będzie decydował się na atak. Jest tutaj jeden Dark Templar. Jest tutaj większa ilość jednostek. O, chwila, moment, trzy High Templary w tym momencie zostały tutaj przyzwane. No i w momencie, w którym łopata cofa się swoimi zelotami, stara się jeszcze tutaj atakować. Czy będzie miał miejsce sztorm? Dokładnie tak, te jednostki chyba wszystkie zostaną bardzo, bardzo, bardzo szybko zniszczone. Dokładnie w tym momencie ma to miejsce. Tymczasem został tutaj Funky, rozstawił się po raz kolejny. Po raz kolejny rozstawił się tutaj na tej Xelnadze i atakuje tutaj swojego przeciwnika tym potężnym Siege Tankiem. Niestety Siege Tank nie posiada upgrade'ów, cały czas to tutaj plus 0. Nuke w tym momencie jest atakowany. Siege Tanki niezbyt dobre na kolosy w 1-1, ponieważ kolosy bardzo fajnie są w stanie tutaj je zniszczyć. Ma miejsce jakiś EMP, został rzucony tutaj EMP. Dosyć dobry starter step, bardzo fajnie tutaj stara się tutaj jakość swojego przeciwnika kontrować tutaj te zeloty. W tym momencie te zeloty bardzo fajnie wykontrowane, ale chwila, moment, ponieważ jest tutaj jeszcze kolejny Dark Templar, oczywiście 60 damage'a. W tym momencie kolosusy, w tym momencie ma miejsce sztorm i pomimo tego, że Funky naprawdę fantastycznie kontroluje swoje jednostki, to spójrzcie, jak ogromne obrażenia zostały tutaj zadane. Niesamowicie mocne obrażenia. Oczywiście problem polega na tym, że są tutaj dwa Wikingi, które zniszczą te kolosusy. Naprawdę obaj gracze wykrwawiają się tutaj. Cały czas Funky zapomniał o swoim medivacu. Buduje tutaj kolejny Command Center. Dopiero za chwilę rozrzuci go tutaj. No i szczerze powiedziawszy, gra wygląda tak, że łopata posiada wszystkie sześć swoich ekspansji, podczas gdy Funky jeszcze kolejnej z nich nie napoczął. No i jeśli będzie taki stan rzeczy utrzymywał się, to łopacie po prostu skończą się minerały, podczas gdy Funky będzie miał jeszcze jedną czy dwie ekspansje. I to on w tym momencie może tutaj wygrać jeden High Templar oraz dwa Darki. Będzie zapewne rzucony tutaj jakiś bardzo fajny sztorm. Tymczasem została rzucona nuklearka, nie za bardzo widzę chyba gdzie. Tak jest, znowu tutaj na tego Golda, została rzucona ta nuka. Gdzie znajduje się ten... Tutaj znajduje się ten Ghost, czy tutaj zostanie rzucony jakiś sztorm? Wygląda na to, że tak, za chwilę zobaczymy tutaj, czy ten sztorm... chwila, moment, wygląda na to, że nie. Oczywiście nuklearka została rzucona, zbyt duże obrażenia nie zostały zadane. Gdzie jest ten sztorm? Dopiero teraz, w tym momencie! 10 zabitych, 11 zabitych, naprawdę mocny sztorm został rzucony. Niesamowicie. 11 zabitych z jednego High Templara. Chwila, moment, ponieważ drugi High Templar oraz trzeci znajdują się tutaj także. Czy zostanie rzucony jakiś kolejny mocny sztorm? Zobaczymy za chwileczkę. Ma miejsce tutaj także drop, który zostaje... poradził sobie tutaj z tym dropem bardzo szybko. Czy rzuci tego sztorma? Nie, jednak nie. Tymczasem łopata dopiero teraz ten
jeden z tych sztormów został tutaj rzucony. Kilka jednostek zginęło, niezbyt dużo. No i łopata tutaj... Ghost pozostał tutaj, mógłby troszeczkę zbliżyć się, chociaż zniszczyć kilka tych próbówek. Mógłby być to dobry pomysł. Tymczasem zostanie on oczywiście zniszczony przez tego kolosa. No i niestety wielka strata dla świata sztuki, że ten Ghost nie jest już z nami. 180 kontra 187. Łopata zaczyna tutaj coraz bliżej być swojego przeciwnika, podczas gdy oczywiście bronił się z mniejszą ilością jednostek, to teraz posiadając bardzo dobry limit, według mnie Funky zaczyna być troszeczkę z tyłu, jest MP i od razu morfuje tutaj trzy archony już na polu bitwy, ale to chyba nie będzie wystarczające, dla Funkiego, który znowu musi się zestimować, znowu musi radzić sobie z tymi zelotami, które tankują obrażenia, podczas gdy kolosusy ze swoim Extended Thermal Lens zadają naprawdę fenomenalne obrażenia. Mamy już tutaj trzy archony, które będą także świetnie tankować obrażenia marinów oraz maruderów, przez wielu uznawane za najbardziej bezużyteczne jednostki. Spójrzcie teraz, jak ogromne obrażenia zadają. Oczywiście to była totalna głupota atakować ten Planetary Fortress, ale nie ma to żadnego znaczenia, ponieważ Funky według mnie spokojnie się tutaj wybroni. Czy będzie miał miejsce sztorm na tą linię minerałów? Zaraz to zobaczymy. Musi uważać, nie wiem za bardzo dlaczego wyszedł tutaj tymi high templarami, ale dwa świetne sztormy zostały rzucone, oczywiście bardzo mała ilość SFW-ów teraz jest w stanie reperować ten Planetary Fortress, który w tym momencie efektownie eksploduje. No i niestety Funky znajduje się tutaj bardzo z tyłu, mamy tutaj 35. minutę gry i wygląda na to, że Funky teraz przejść będzie musiał do defensywy, podczas gdy jego przeciwnik tymi trzema kolosami, tymi zelotami, high templarami oraz świetnym miksem darków naprawdę zadają ogromne obrażenia. Funky tymczasem świetnie rozstawiony, czy zdoła obronić się przed tymi trzema kolosami, które zadają fenomenalne obrażenia? Jeden z nich posiada 17 zabitych i 8 życia, oczywiście upgrade'y plus 3, to jest to, co posiadają tutaj obaj gracze i naprawdę te obrażenia są po prostu niesamowite. Czy będzie miał miejsce kolejny sztorm? Zaraz to zobaczymy, ten High Templar posiada na dwa sztormy. Tutaj te dwa sztormy zostały rzucone, świetnie rozstawione jednostki Funkiego. Niestety nie są w stanie sprostać tak ogromnej sile ognia. Ta siła ognia jest po prostu porażająca. Czy ten kolosus zostanie zniszczony? Wygląda na to, że nie, jednak nie. 6 życia, 20 zabitych. I ta Planetary Fortress w tym momencie jest atakowana, no nie wiem, czy zelotami powinno się robić coś takiego, zwłaszcza, że ten Planetary Fortress jest tutaj reperowany, no i niestety zostaną one bardzo szybko zniszczone, jednak miało miejsce sztorm, ogromna ilość w tym momencie zabitych przez te dwa High Templary. Kolejna ekspansja została zniszczona. Czy ta także jest Planetary Fortress? Dokładnie tak. Spójrzcie, ile soczystych SFW-ów czeka tylko tutaj na sztorma. Nie ma zbyt dużej ilości minerałów. Funky w tym momencie to jest ostatnia jego ekspansja, która wybiera minerały. Czy będą miały miejsce sztormy? Dokładnie chyba tak. Już cofa się swoimi SFW-ami. Już stara się tutaj reperować, ale pierwszy sztorm, czy drugi? Dokładnie tak. Spójrzcie, jakie ogromne obrażenia. Niesamowite, wręcz porażające. Ogromna ilość zabitych przez tych High Templarów powoduje, że ostatni Planetary Fortress Funkiego w tym momencie zostaje zniszczony. Jeszcze stara się tutaj dropować, jeszcze stara się w jakiś sposób pozostać w tej grze, ale w tym momencie widzę to naprawdę czarno, bardzo mała ilość jednostek. Są tutaj Dark Templary, są tutaj High Templary, nawet nie są w stanie rzucić tego sztorma, ale to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ spójrzcie, jak bardzo małą ilość jednostek posiada Funky. 10 maruderów, 7 marinów, jeden jedynie Ghost kontra 20 zelotów, 6 kolosusów, 3 High Templary. No i oczywiście 3000 minerałów aż. Mógłby tutaj zwarpować ogromny limit w tym momencie łopata, który prawie jest wymaksowany w tym momencie. Ma miejsce atak, ma miejsce zniszczenie dwóch kolosusów, ma miejsce zniszczenie tej ekspansji. Ale spójrzcie, jak ogromna ilość zelotów. Nie sądzę, żeby było cokolwiek tutaj, co Funky mógłby zrobić w tej grze, żeby po prostu do niej wrócić. Stara się jeszcze transferować oczywiście swoją ekspansję, ale wobec tak porażającej siły ognia, wobec tak niesamowitej, wręcz zwierzęcej siły łopaty, nie sądzę, żeby był w stanie w ogóle w jakikolwiek sposób negocjować zajęcie tej złotej ekspansji. I za chwilę chyba będzie miał miejsce GG. Dokładnie w tym momencie ma miejsce GG. Pierwsza, jakże długa, 37-minutowa gra przechodzi tutaj na konto gracza czeskiego. No niesamowite po prostu, łopata, najpierw łopata, który bronił się tutaj fantastycznymi miksami jednostek, później przeszedł do jakże fajnej ofensywy, pomimo tutaj tych nuków, pomimo tego steampacka, świetne wykorzystanie darków, świetne tutaj dropy ze strony obu graczy, naprawdę no pasjonująca gra, zresztą co przed chwilą widzieliście, te sztormy na minerały, to było po prostu coś niesamowitego i wypada mi jedynie podziękować za oglądanie wszystkim oczywiście. Jeśli były jakieś problemy z dźwiękiem, to oczywiście jakiś PM-ek, czy może jakiś wpis
na moim kanale youtube.com/starcraft2d może mieć miejsce. Dzięki bardzo wam wszystkim za oglądanie. Za chwilę przejdziemy do gry numer 2.